Widok drewnianej cerkwi pokrytej gontem nie dziwi zapewne przemierzających południowe tereny Polski, jednak ten sam widok na północy kraju może się wydać dość niecodziennym. W miejscowości Gotkowo w powiecie elbląskim znajduje się częściowo przeniesiona, a częściowo zrekonstruowana cerkiew Skupnej pod Przemyślem. Proboszcz parafii grecko-katolickiej pod wezwaniem opieki Matki Bożej w Gotkowie, ksiądz Andrzej Sroka, pod namową profesor Romany Cielątkowskiej zdecydował się podjąć próby uratowania jednej z cerkwi pozostałych na terenach po ludności przesiedlonej w ramach akcji Wisła. Cerkiew Kupnej przetrwała działania wojenne, jednak po przesiedleniu ludności ukraińskiej ulegała stopniowej degradacji. Gdy podjęto próby jej przeniesienia, była to kompletna ruina z jedynie słabo zachowanymi elementami dwóch ścian. Profesor Cielątkowska wraz z grupą studentów zabezpieczyli ten materiał, po czym został on przewieziony do Gotkowa w 2011 roku. Część mieszkańców Kupnej była przeciwna temu procesowi, twierdząc, że powinno to pozostać na swoim miejscu, lecz dzięki dialogowi udało się ich przekonać, że przeniesienie ma na celu ratowanie jej jako obiektu i danie nowego życia jako miejscu modlitwy. Obawiano się również, że świątynia może się nie wpisać w nowy krajobraz, jednak teren, który udało się pozyskać, jest bardzo zbliżony do terenów Kupnej. Pierwsza boska liturgia w zrekonstruowanej świątyni została odprawiona w 2013 roku przez biskupa Włodzimierza Juszczaka, a w 2015 roku została konsekrowana przez biskupa Eugeniusza Popowicza, obecnie arcybiskupa i metropolitę przemysko-warszawskiego. Pod względem architektonicznym jest przepiękną budowlą, wyróżnia się, a jednocześnie wpisuje się w region. Gotkowo często jest kojarzone właśnie z cerkwią. Pod względem konserwacji zabytków jest to ewenement na skalę ogólnopolską, że udało się przenieść świątynię z południa. Niestety przepisy tego dotyczące są niezwykle restrykcyjne i w wielu przypadkach świątynie niszczą, ponieważ w miejscach, w których się znajdują, nie ma wiernych. Pod względem historycznym jest to pewna kontynuacja tradycji. To, że udało się uratować coś, co było skazane na zaprzepaszczenie.